jak widać, dążono do tego, żeby uzyskać całość administracyjnych granic obwodu ługańskiego. No więc teraz oczywiście jest sukces, jak ogłaszany, że teraz państwo, które uznaliśmy, jest w takich granicach, w jakich planowaliśmy uznać. Główne zainteresowanie Kremla skupia się na obwodzie chersońskim. Jest przygotowywane referendum na tych terenach okupowanych, żeby pokazać, jak ludność tamtejsza czekała na to wyzwolenie i czekała na to, żeby przyłączyć przynajmniej tę część, która została zdobyta przez armię rosyjską, przyłączyć do Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak i witam Państwa w programie Raport Walczaka. Dzisiaj porozmawiamy o Rosji, oczywiście to temat, który nie schodzi z tapety, cały czas o tym dyskutujemy, patrzymy, co dzieje się w samej Rosji, co dzieje się na frontach Ukrainy, co dzieje się na Ukrainie. I dziś skupimy się na tym odcinku, że tak powiem, rosyjskim i z niebyle kim porozmawiamy na ten temat, bo jest z nami pani Anna Babuszewska, osobą, które interesują się Rosją, czytają ten temat, nie muszę pani redaktor przedstawiać, ale tym z Państwa, którzy na co dzień nie śledzą tych wszystkich publikacji na temat Rosji, powiem tylko, że pani Anna Łobrzyska jest publicystką, blogerką, autorką bardzo znanego bloga 17 mgnień Rosji oraz stałą współpracowniczką Tygodnika Powszechnego. Pani redaktor, witam panią serdecznie w naszym programie. Dzień dobry. Pani redaktor, zaczniemy od tego, co działo się na Kremlu, bo tam Siergiej Szojgu, minister obrony narodowej, donosi Władimirowi Putinowi, że tak zwana Ługańska Republika Ludowa została wyzwolona. Wielki sukces ogłasza Kreml. Te kanały propagandowe w mediach społecznościowych krzyczą, że oto udało nam się pokonać NATO. No i czy rzeczywiście to jest taki pierwszy sukces Rosji w tej wojnie, w której do tej pory wyjątkowo jej nie szło? To jest tak, że następuje na bieżąco korekta planów, tych, które na początku były ogłoszone i których Putin stara się trzymać. Czyli cały czas powtarzane jest to, że postępuje denazyfikacja i demilitaryzacja Ukrainy, że podkopywanie rządzącego w Kijowie nazistowskiego reżimu jest też, idzie zgodnie z planem. Ten cel się nie zmienił. Natomiast do tego celu prowadzą różne drogi. Najpierw miała być droga bardzo prosta. 3 dni Blitzkrieg, opanowanie Kijowa, zamontowanie marionetkowego rządu, a potem okazało się, że natarcie się załamało, trzeba było korygować te plany, ale oczywiście w tym przekazie propagandowym Kremla nie ma miejsca na to, żeby powiedzieć, ponieśliśmy porażkę. To jest cały czas pokazywane jako sukces, cokolwiek. Teraz jako sukces właśnie zostało pokazane to, że obwód ługański, ten administracyjne granice rejonu obwodu ługańskiego zostały już całkowicie, jak to mówi rosyjska propaganda, wyzwolone. Wzięcie Lisyczańska na przykład w takiej gazecie bardzo propagandowej Komsomolska Prawda zostało opisane jako wyzwolenie miasta. Ludzie wyszli z piwnic i rzucili się w ramiona wyzwolicieli. Mówili, że teraz po prostu anioł stróż wstąpił do Lisyczańska i wyzwolił to miasto i wyzwolił biednych mieszkańców miasta spod władzy nazistowskiego reżimu, który męczył, nie dość, że męczył, to jeszcze ostrzeliwał, mordował i tak dalej. No jest taki jest ten przekaz. To, że obwód ługański znalazł się już w tej chwili pod okupacją, pod kontrolą Rosji, jest oczywiście pokazywane jako wielki sukces. To jeden z celów, bo pamiętajmy, że tuż przed rozpoczęciem agresji Moskwa uznała niepodległość
tworów tych samozwańczych na Donbasie, czyli między innymi właśnie Ługańskiej Republiki Ludowej. Wtedy na samym początku nie ogłaszano dokładnie, w jakich granicach uznano to parapaństwo. Zostawiano sobie taki margines, że na razie uznajemy to, co jest pod kontrolą separatystów, a potem to się zobaczy. No, jak widać, dążono do tego, żeby uzyskać całość administracyjnych granic obwodu ługańskiego. No więc teraz oczywiście jest sukces, jak ogłaszany, że teraz państwo, które uznaliśmy, jest w takich granicach, w jakich planowaliśmy uznać. No właśnie, to dostosowanie tej sytuacji, jaką udało się uzyskać do głoszonych celów i haseł propagandowych. I tu pojawia się pytanie, co dalej z tą wojną w takim razie, jeżeli ten cel ograniczony, no bo tak jak pani wspomniała, no, na początku wojny w zasadzie mieliśmy 5 różnych wojen prowadzonych przez Rosję w Ukrainie. Cała ta siła rosyjska została przerzucona na Donbas, no bo tam rzeczywiście skupiono się na tym, żeby w jednym jednak kierunku coś zdobyć. No i dzisiaj, kiedy ten przynajmniej jakiś taki dalszy cel został osiągnięty przez Rosję, czy pani myśli, że dzisiaj Rosja się zadowoli tym, co zdobyła? Czy to jest jednak tylko uwertura do dalszych działań wojennych przeciwko Ukrainie? No nie, jeszcze nie, cele nie zostały osiągnięte. Nawet te takie ograniczone, które potem korygowano właśnie i pokazywano jako cele pośrednie. Czyli mamy jeszcze Doniecką Republikę Ludową, tak zwaną. Teraz myślę, że główne zainteresowanie Kremla skupia się na obwodzie chersońskim. Jest przygotowywane referendum na tych terenach okupowanych, żeby pokazać, jak ludność tamtejsza czekała na to wyzwolenie i czekała na to, żeby przyłączyć przynajmniej tę część, która została zdobyta przez armię rosyjską, przyłączyć do Federacji Rosyjskiej. To jeden z możliwych celów. Jeszcze są rozważane inne warianty, żeby te ziemie, które zostały wzięte pod kontrolę, połączyć w jeden twór i całość przyłączyć do Federacji Rosyjskiej, albo stworzyć tam oddzielne takie samozwańcze państwo, którego nikt nie uzna na arenie międzynarodowej, ale Rosja uzna taką niepodległość. Cały czas jest ten cel powtarzany przez kremlowską propagandę, żeby do Rosji wróciły te ziemie, które kiedykolwiek były w Imperium Rosyjskim. I pod tym hasłem właśnie jest prowadzona ta kampania na rzecz przyłączenia części obwodu chersońskiego, być może części obwodu zaporowskiego, no i wszystkich tych ziem, które uda się wziąć pod kontrolę. Referendum zapewne odbędzie się 11 września, mówię cały czas zapewne, bo te plany właśnie cały czas ulegają korekcie i nie ma pewności co do tego, jak dalej się potoczy ta wojna. Moskwa nie składa broni. Nie widać tego, żeby miała chęć przystąpić do jakichkolwiek pertraktacji na temat zawieszenia broni. No, dąży do tego, żeby jednak maksymalnie osłabić Ukrainę i sprawić, że władze ukraińskie nie będą miały mocnego startu, mocnej podstawy do prowadzenia takich rozmów pokojowych z Rosją. A Ukraina z kolei też deklaruje, że nie zamierza składać broni, zamierza walczyć. Więc nie widzę na razie takich podstaw do przypuszczenia, że możemy spodziewać się szybkiego przystąpienia do rozmów pokojowych. Pani redaktor, pani zdaniem, to na przykład wypowiedzi Pieskowa, rzecznika Kremla, który mówi, no jesteśmy gotowi rozmawiać z Ukrainą, muszą przyjąć tylko nasze warunki i wtedy sobie możemy rozmawiać. Niektórzy to traktują jako taki sygnał, że Rosja już chętnie by coś tam sobie odpuściła w tej Ukrainie. Pani, rozumiem, nie podziela tych interpretacji kremlinologów. Nie,
taki komunikat, że jesteśmy gotowi, bo my jesteśmy w ogóle za pokojem. My wcale nie prowadzimy wojny. Rosja nie napadła na Ukrainę. Rosja w ogóle nigdy na nikogo nie napadała. Więc deklaruje wyłącznie cele pokojowe i wyłącznie wyzwolenie ludności rosyjskiej spod władzy Kijowa i ratowanie życia ludzi. Cały czas to jest deklarowane. Cały czas deklarowane jest na przykład to, że działania zbrojne są prowadzone w taki sposób, aby żołnierze rosyjscy nie ginęli. To też jest, cały czas powtarza się w tym przekazie propagandowym i to się nie zmienia. I myślę, że ten komunikat Pieskowa no jest też wpisany właśnie w taką narrację. My oczywiście wygramy. Musimy wygrać, nie ma innego wyjścia. To z kolei w takich programach publicystycznych, które przez wiele godzin są nadawane codziennie przez rosyjską telewizję, goście tych programów powtarzają właśnie takie mantry cały czas. My wygramy, nie możemy przegrać, nie ma takiej opcji, żebyśmy przegrali. Dlatego tam często też pojawiają się takie zaklęcia, że w związku z tym, że jesteśmy potęgą atomową, to możemy nawet sięgnąć po broń atomową i my się tego nie boimy. Niedawno widziałam wystąpienie takiej aktorki, celebrytki właściwie znanej, kiedyś była w dzieciństwie aktorką, zagrała Czerwonego Kapturka i potem już była tak z definicji wielką gwiazdą i często pojawiała się w telewizji, opowiadając o różnych tematach mówiąc, a ostatnio wystąpiła z takim, no właśnie skierowanym do szerokiej publiczności stwierdzeniem, że człowiek nie rodzi się tylko po to, żeby jeść i pić i musi się poświęcić, to musi być ofiara. Więc takie przygotowanie Rosjan na to, że będą musieli może nawet zginąć za te wielkie cele, które Putin postawił w tej wojnie i który poszedł na konfrontację z wrogim obozem, z Zachodem, z tą cywilizacją, która jest pokazywana na Kremlu Rosjanom właśnie przez telewizję jako gnijąca, odrzucająca tradycyjne wartości, taka pogrążona wyłącznie w konsumpcji, nie mająca niczego dobrego do zaoferowania, a Rosja jest pokazywana jako ten model właśnie tradycyjnych wartości, miłości, pokoju i dlatego musimy walczyć, poświęcać się walce o te wielkie wartości, o historię, o możliwość kontynuowania tej wielkiej historii. No właśnie, to jest też ciekawe, bo z jednej strony propaganda wkłada wiele wysiłków w to, by przekonać Rosjan, że to poświęcenie i te indywidualistyczne podejście w Rosji nie działa, no, że rzeczywiście jesteśmy wielkim narodem i musimy dowieść tego, no ale z drugiej strony też były te analizy, kiedy spodziewali się wszyscy, że będzie ogłoszona wielka mobilizacja w Rosji wojskowa, no i okazało się, że jej nie było i wszyscy stwierdzili, no Władimir Putin przestraszył się po prostu reakcji społeczeństwa, bo co innego oglądać wojnę w telewizji, co innego słuchać tych bzdur, które wygaduje propaganda, co innego ubrać się w mundur i iść walczyć w Ukrainie. I to chyba tak trochę się rozjeżdża, ta rzeczywistość, mam wrażenie, z tą propagandą i tymi jakby obietnicami, które sam sobie Kreml składa, prawda, jeśli chodzi o taką społeczną mobilizację. To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo przy tej okazji można pokazać, że nie ma mobilizacji powszechnej. Bardzo ostrożnie Putin tutaj gra. Nie ma w ogóle stanu wojny. Jeśli chodzi o stronę prawną, to Putin zapowiedział, że jest to operacja specjalna, że nie ma stanu wojny. W związku z tym nie ma powodu, żeby ogłaszać powszechną mobilizację. Jest bardzo szeroko prowadzony nabór na kontrakty. Władze się też zastrzegają, że nie wysyłają na front tych, których z poboru mają na szkoleniu, którzy zostali powołani do armii, bo jest w Rosji cały czas obowiązek odbywania służby wojskowej. I na te kontrakty zgłaszają się ludzie, którzy
mieszkają w małych miejscowościach, bardzo daleko od centrum, gdzie nie ma pracy, gdzie nie ma perspektyw. I jeśli słyszą, że zarobią pieniądze, jeśli pójdą na wojnę, no to dla nich jest to atrakcyjna propozycja. Natomiast wielkie miasta, dotyczy to przede wszystkim Moskwy i Petersburga, które żyją innym życiem, innym rytmem, które są zamożne, mają swoje zachowania, w ogóle patrzą na to, co się dzieje poza obrębem ich miast, jako na zupełnie obcą krainę. No to tak, to dla nich ci ludzie się nie garną na front. Mają swoje małe biznesy albo wielkie biznesy. Ich życie specjalnie się nie zmieniło w związku z tym, że jest wojna. Oni nawet już w tej chwili zapominają o tym, że ich kraj prowadzi wojnę. To nie jest publiczność, która ogląda codziennie te spektakle nienawiści w telewizji, która z telewizji dowiaduje się tego, co się dzieje. I ci ludzie w ogóle odrzucają to, że wojna miałaby wprowadzić jakieś korekty do ich życia, że powinni się zmienić. Pewna część inteligencji bardzo mocno zareagowała już od razu na początku, kiedy zaczęła się inwazja. I tak właśnie ją nazwała. Nazwała ją agresją, inwazją, a bardzo wiele osób wyjechało, postanowiło wyjechać, częściowo obawiając się represji, które mogą spotkać tych, którzy wypowiadają się przeciwko wojnie. Częściowo ratując też jakoś tam swoje właśnie zajęcia, swoje biznesy, bo Zachód wprowadził sankcje i część tej działalności nie może się odbywać już, a w każdym razie nie na takich zasadach jak do tej pory. Tutaj następuje dekompozycja tego dotychczasowego układu. No i oczywiście mieszkańcy wielkich miast nie byliby zadowoleni, gdyby ich synowie nagle mieli się znaleźć na froncie, walczyć, ginąć. To mogłoby wprowadzić jakiś zamęt, protest wywołać, a wywołać też mogłoby takie masowe wykupywanie się od tego obowiązku albo kolejną falę wyjazdów, jeżeli byłyby one możliwe w takiej sytuacji. Ale Putin na razie nie skłania się ku temu rozwiązaniu, żeby naruszać ten spokój, który w tej chwili ma w społeczeństwie. Bo proszę zauważyć, że nawet jeśli właśnie na samym początku odbywały się jeszcze jakieś próby protestu, czy na ulicy, czy w internecie, widziałam, jak na początku zbierano podpisy, różne środowiska się wypowiadały i w taki sposób protestowały, wysyłały petycje na Kreml z prośbą o przerwanie tych działań wojennych, potępiały decyzję o uderzeniu na Ukrainę. No to z czasem to się wyhamowało i teraz to już są naprawdę bardzo rzadkie przypadki, kiedy ktoś wychodzi na ulicę z plakatem nie dla wojny. Oczywiście natychmiast jest zwijany przez policję. Aparat przymusu został postawiony w stan gotowości 24 lutego i bardzo pilnie pilnuje, aby rosyjskie społeczeństwo nie organizowało się w taką właśnie grupę, która może protestować. No i jeszcze widzę teraz też takie zjawisko, jak ci, którzy milczeli, oczekiwali, co z tego wyniknie być może, w którą stronę przychyli się szala, teraz występują z takimi głośnymi nawet wypowiedziami o tym, że popierają, że tak, to jest odpowiednia droga, którą idzie Rosja, aby odzyskać swoją potęgę. Taki wstrząs wywołał na przykład wywiad udzielony przez wieloletniego dyrektora Ermitażu, Michała Piotrowskiego, który właśnie posługując się wręcz językiem propagandy uzasadniał, dlaczego Rosja musi prowadzić tę wojnę w Ukrainie, dlaczego musi bronić tego, co jest dla niej święte i że w przeciwnym razie
nie byłaby tym, czym była do tej pory, czym chce być w dalszym ciągu, czyli wielkim, potężnym państwem, graczem numer jeden na arenie międzynarodowej. A środki do tego, no cóż, no ludzie giną, tak, ale to na ołtarzu tego wielkiego celu, jakim jest potęga Rosji, to takie ofiary się nie liczą. No, używał rzeczywiście mocno propagandowego języka na granicy, no, poza granicą akceptacji tego, co może powiedzieć człowiek, który rzeczywiście no, jest tą bardzo ważną osobą w życiu kulturalnym Rosji. No, tak. Ci, którzy skrytykowali, bo cały czas mamy też do czynienia w Rosji z krytyką tego, co się dzieje. Jest pewna opozycja w mediach, a głównie są to media, które się musiały wynieść za granicę, żeby móc pisać czy mówić. Więc w tych kręgach to wywiad Piotrowskiego wywołał wielki wstrząs i to nazwano prawdziwym cancel culture i prawdziwym negatywnym skutkiem dla kultury rosyjskiej tego, co się dzieje. No tej psychozie rzeczywiście bardzo wiele osób w Rosji ulega, nie tylko zwykli ludzie, ale jak pani wspomniała, też ci inteligenci. Pani też mówiła o tym, że Putin stara się robić wszystko, by zachować spokój społeczny. I chyba mu się to udaje, bo widzimy sondaże Lewady, świeżo opublikowane, gdzie 75% Rosjan. Lewada to, jak państwo może nie wiedzą, to jest ten niezależny ośrodek badawczy w przeciwieństwie tego w CIOM-u tak zwanego. I w tym niezależnym właśnie 75% Rosjan popiera operację specjalną, bo takie pytanie musiałoby tam paść, a 85% czy 84% popiera dalej Władimira Putina. I pytanie do pani redaktor, czy pani zdaniem to jest rzeczywiście ta skuteczna machina propagandowa, która działa, czy sama ten wybuch wojny, czy tej prowadzenia operacji specjalnej po prostu uderzy tą czułą strunę imperializmu, która jest gdzieś w każdym Rosjaninie, no i rzeczywiście współgra to z tym, co robi Kreml, dlatego tak ludziom się to podoba i dlatego zdania nie zmieniają na temat tego, co się dzieje. Mimo też sankcji, które dotykają przecież Rosjan. Nawet powiedziałabym, że jest zauważalny w tej chwili, w czerwcu były robione pomiary, chyba pod koniec czerwca były opublikowane ostatnie wyniki ankiety, sondażu. To ten współczynnik poparcia dla Putina jako polityka i dla jego polityki w styczniu wynosił bodajże 69%, no też po prostu niebotyczny wynik, a teraz w ostatnim tym czerwcowym 83 bodajże, więc no potężny wzrost. I na czym to polega? No oczywiście z całym zastrzeżeniem bardzo ważnym, że nie ma wolnej socjologii w państwie totalitarnym, a Rosja jest państwem totalitarnym. A jeszcze w warunkach wojennych dopytanie się społeczeństwa, co sądzi na taki kluczowy temat, no nie wiem, czy każdy, kto wziął udział w tym sondażu, kto miał odwagę wziąć udział w tym sondażu, mówił tak, jak myśli. I czy w ogóle jest w stanie sam sformułować poglądy, opinie na temat tego, co się dzieje. Przez wiele lat Putin w taki sposób rzeźbił pejzaż społeczny, żeby Rosjanie nie uczestniczyli w polityce. Żeby, owszem, no, przyswajali ten komunikat, który spływał z ekranu telewizyjnego, utożsamiali się z nim, ale no, nie mieli szans na to, żeby zorganizować się na przykład w partię, która głosiłaby inne cele, miałaby inny program niż Kreml. Jeżeli były takie próby, to kończyły się dla przywódców takiego ruchu fatalnie. Mam na myśli między innymi Aleksieja Nawalnego, który próbował zorganizować młodych ludzi, przeważnie młodych ludzi, którzy nie akceptują reżimu pogrążonego w korupcji. Właśnie na tym haśle walki z korupcją chciał zorganizować nową siłę polityczną, co mu się w pewnym momencie
całkiem nieźle udało. W związku z tym został przez Kreml wyeliminowany jako gracz, który mógłby zagrażać nie tylko samej władzy, ale właśnie takiemu jednolitemu przekazowi i temu, żeby nie wyrywać pogrążonych we śnie Rosjan, nie budzić ich i nie stawiać im ważnych pytań. No, fajnie jest po prostu z piwkiem sobie na kanapie usiąść przed telewizorem i nawet mówić, że no, nie podoba mi się Putin, nie podobasz mi się i ja cię nie będę popierał, ale no, nie ruszył się z tej kanapy, żeby cokolwiek zrobić. Nawet jeśli teraz też siedział na kanapie, rozmawiał z telewizorem i mówił, że nie podoba mi się to, że idziesz na Ukrainę, tam mieszkają moi krewni, zabiłeś mi szwagra, to ja cię nienawidzę. No ale nic nie zrobił znowu, żeby wstać z tej kanapy i się ruszyć. No, jest taki politolog rosyjski Andrii Kolesnikow. On bardzo jeszcze miesiąc, półtora temu napisał o swojej przechadzce przez Moskwę. Patrzył na to, jak wygląda stolica kraju, który prowadzi wojnę, otwartą wojnę pełnoskalową z sąsiadem i który ma naprzeciw siebie zorganizowany sprzeciw Zachodu i stwierdził, że no jedyne co słychać w rozmowach kawiarnianych, dobrze sytuowanych mieszkańców Moskwy, to jest obawa o to, że nie mają dostępu do internetu. W jaki sposób obchodzić blokady, które zostały narzucone przez Roskomnadzorczy, taką agencję federalną do spraw kontroli mediów. Że podrożało latte ich ulubione, że tutaj zamknęła się jedna kawiarnia, tam sklep. A w jaki sposób sobie sprowadzić buty, bo właśnie ta firma, która tutaj miała sklep, to się wyniosła, że to ich niepokoi, że to był przedmiot troski, a nie to, że toczy się wojna. Starają się odwracać oczy, nie zauważać tego. Więc w tym sensie, no, jak patrzeć na to, na ten wzrost poparcia dla Putina? No taki ugruntowanie takiej postawy w społeczeństwie, że to nie jest nasza wojna, niech to prowadzą profesjonaliści, niech to prowadzą wojskowi, oni od tego są, a my sobie właśnie tutaj posiedzimy, no dobra, no będzie trudno, są sankcje, no. Ci, którzy mieszkają na prowincji, którzy prowadzą taki, powiedziałabym, bardzo ograniczony żywot, nigdzie nie jeżdżą w świat, nie zależy im na tym, nie robią kariery, pracują w fabryce, mają działkę pod miastem, tam sobie sadzą kartofle, hodują pomidory, to dla nich te sankcje, no tak przynajmniej uważają, że ich nie dotkną, to nie ma znaczenia, ich poziom życia niewiele się zmieni, bo nie był wysoki, a to jeszcze jedną grządkę kartofli się dosadzi i jakoś to będzie. To widać w takich sondach ulicznych, które są publikowane czasem w mediach społecznościowych. I tam ci ludzie się, myślę, szczerze wypowiadają. Właśnie ci głównie z prowincji, którzy są daleko i których to bezpośrednio nie dotyka. Nie piją podwójnej latte na sojowym. Uważają też, że te miejskie wynalazki są nie dla nich, że psują życie, a nie poprawiają. I przy tych wszystkich zastrzeżeniach, które pani zwróciła uwagę, jeśli chodzi o sondaż też Lewady, tam ciekawa a propos tej prowincji i Moskwy jest to, że Lewada rozdzieliła wyniki jakby poparcia i dla Putina i dla samej wojny na Moskwę i na resztę Rosji. No i wygląda na to, że te nastroje są w zasadzie takie same. Wydawałoby się, że Moskwa, tak jak pani mówi, żyjąca trochę innymi problemami niż prowincja, będzie bardziej sceptyczna wobec tej wojny. Okazuje się, że tam wyniki w zasadzie w granicach błędu statystycznego się różnią. To też jest ciekawe i chyba pokazuje też jakiś nowy trend w społeczeństwie rosyjskim, jeśli aż tak możemy pokazać. Tak, bardzo, bardzo dobrze, że pan zwrócił na to uwagę. Tak, tam są faktycznie 5 punktów procentowych jest różnicy pomiędzy poparciem dla wojny. Tam jeszcze jest bardzo ciekawe pytanie w tym ostatnim sondażu o to, czy niepokoją cię wydarzenia w Ukrainie.
i też nie przekracza to 50% ten wskaźnik. Zarówno w Moskwie, jak i na prowincji. To jest bardzo ciekawe. No właśnie, jakaś jedność się wreszcie zrobiła tego rosyjskiego narodu i Putinowi udało się wręcz połączyć tą wiecznie żyjącą inaczej prowincję i Moskwę. To jest jakiś fascynujący proces, który pewnie za jakiś czas, kiedy już socjolodzy rosyjscy będą mogli to badać, pewnie ciekawe badania zobaczymy. No jeszcze a propos tych realiów życia, to pani się dzieliła w tych mediach społecznościowych, bardzo wiele osób też to założyło, bo wiemy, że z Rosji wyprowadził się McDonald's, w Rosji stworzono jego własną wersję, wkusno i toćka, tak się nazywa ta restauracja, no i miało być super, no bo w tych budynkach, w których były kiedyś McDonaldy, według tych samych receptur miały być tworzone te produkty amerykańskiej marki. No i taka trochę metafora, mam wrażenie, tej putinowskiej Rosji w dobie wojny, że ten placebo, które miało właśnie w postaci tego wkusnej toczka być, no to podają spleśniałe bułki, tak? No, że niby podrabiamy ten Zachód, ale zawsze jakaś pleśń nam wychodzi. Tak ta codzienność trochę w Rosji chyba dzisiaj wygląda, prawda? Że nawet jeżeli próbujemy obejść te ograniczenia i stworzyć coś sami, no to wypada dużo gorzej. Takie procesy gnilne, które są w współczesnej Rosji, wręcz dosłownie wychodzą na wierzch. No tak, ta bułka w kusno i toćka może być taką metaforą faktycznie. No Rosja ma problemy z tym, że są sankcje Zachodu, bo nie zda się wprowadzić w ciągu 3 tygodni, wypracować marki takie, jaką ma McDonald's, ktokolwiek o nim myśli, ale no zawsze oni ma. Ich pierwszym przykazaniem jest zawsze higiena, czystość i też czystość i terminowość produktów. A z tego, co czytam w mediach społecznościowych, to ten asortyment, który został w kusno i toćka zaprezentowany, no nie trzyma tych parametrów, nie tylko jeśli chodzi o smak czy wagę, ale też właśnie jeśli chodzi o higienę. To nie, ta spleśniała bułka to nie jedyny przekaz na ten temat. No, oczywiście, że tam część pewnie skarmiają jakieś zapasy, które zostały po McDonald'sie, natomiast no, wypracowanie własnego systemu i logistyki i produkcji, serwowania tego, no, na to trzeba czasu. W pewnym momencie huknęła taka wieść po mediach rosyjskich, że nie mamy opakowań. Nie mamy opakowań do tego, żeby na przykład produkować mleko albo jogurty, tak jak było do tej pory, bo firma fińska bodajże, która zaopatrywała rosyjski rynek w opakowania, wycofała się. No i też nie jest to takie łatwe, żeby szybko zastąpić, żeby samemu produkować. W Rosji brakuje papieru o odpowiedniej gramaturze. Też z tym są problemy, no ale też generalnie Rosjanie uważają, że sobie z tym poradzą, że no trudno, będzie gorzej, ale no jak dumny naród może jeść spleśniałe bułki, jeśli się nie stanie. Tak. No i poza tym ten też jest ciekawy ten propagandowy wkład do tego, do utrwalania takiej opinii, takiego poglądu, że no my sobie ze wszystkim poradzimy. Nasza nauka jest wspaniała. Jesteśmy w stanie, chociaż nie produkujemy gwoździ, ale no ale coś sobie wymyślimy zamiast tego i no, Zachód nam do niczego nie jest potrzebny. Poza tym tam jest też taka, w tym przekazie propagandowym jest powtarzająca się długa taka myśl, że to tylko Zachód jest przeciwko nam, a Zachód to nie jest cały świat. Reszta świata jest z nami. I to jest takie przekonanie, że reszta świata jest z nami, w związku z tym nam pomoże. No, w podtekście jest gdzieś tam, niektórzy nam pomogą obejść sankcje i proszę bardzo, poradzimy sobie i nie potrzebujemy tego Zachodu z jego narzucaniem przez niego wartości i z tym, że popiera Ukrainę, tak? Ukraina jest też pokazywana w tej chwili jako marionetka Zachodu, marionetka Stanów Zjednoczonych do tego, żeby rozmontować Rosję.
To jest cel, który stawia sobie Zachód, żeby wreszcie dorwać się do znakomitych surowców, którymi dysponuje Rosja. A my będziemy bronić naszej Rosji i możemy, jesteśmy w stanie się poświęcić. Dlatego możemy nie mieć cheeseburgera. Ten cheeseburger może być bez mięsa, tak jak w niektórych właśnie tych restauracjach w Kusno i Toćka, ale sobie poradzimy i wykarmimy się tym, co mamy. Manipulacje na wszelkich poziomach następują. Mhm. No i jakoś sobie Rosjanie radzą. Ciekawe, jak długo jeszcze cierpliwości starczy, choć wiemy, że cierpliwość narodu rosyjskiego jest bezbrzeżna i chyba na to też liczy Władimir Putin, że tej cierpliwości starczy na wszystko Rosjanom. To jest tak, że faktycznie jest wielka nadzieja również wśród rządzących, że Rosja sobie poradzi bez tych, no przynajmniej w tych głównych dziedzinach będzie w stanie stawić czoło, nie tylko wytrzymać, ale jeszcze właśnie chodzi o to, żeby zapewnić środki na ekspansję. To jest szalenie ważne. Ale od czasu do czasu wyrywają się rządzącym takie sformułowania, jak na przykład wczoraj premier Miszustin powiedział, że domaga się, żąda tego, aby przemysł farmaceutyczny mógł produkować lekarstwa bez zachodniego sprzętu, bez zachodnich komponentów. No, okazuje się, że już po 4 miesiącach widmo braków na rynku leków zagląda w oczy Rosjan. To jest bardzo przykry komunikat, bo to oznacza, że niezbyt wysoki poziom ochrony zdrowia no jeszcze bardziej się obniży. I przemysł farmaceutyczny no, nie jest w stanie podołać wszystkim wyzwaniom, zwłaszcza, że też przez lata media pisały o tym, że jest to taka arena walki korupcyjnej i że wicepremier Golikowa, która była odpowiedzialna za rozwój tej gałęzi, no, wybudowała sobie bardzo piękny dom, wielką rezydencję pod Moskwą, właśnie korzystając z tych schematów korupcyjnych, które przy tej okazji zostały uruchomione. No więc ciekawe czasy przed Rosją. Pani redaktor, ja bardzo pani dziękuję za udział w dzisiejszym programie i opowiedzenie o tym, jak dziś ta rzeczywistość rosyjska wygląda, jak mimo tej szarej rosyjskiej rzeczywistości Rosjanie dalej popierają to, co robi Władimir Putin w Ukrainie i popierają samego Władimira Putina. Moim państwa gościem była pani Anna Łobożewska, publicystka, blogerka, autorka blogu 17 mgnień Rosji i autorka Tygodnika Powszechnego. Bardzo pani dziękuję za wizytę w naszym programie i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Państwu również dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce również z państwem. Miłego dnia i widzimy się wkrótce.